Jak tu zmierzyć odległość z jastarni do helu? Może tak. Ile to mamy na mapie centymetrów? 37. 37 centymetrów. Mapa jest w skali 1 do 35 tysięcy. Muszę posłużyć się kalkulatorem. 37 centymetrów razy 35 tysięcy da nam to w rzeczywistości 1 295 tysięcy centymetrów z jastarni na hel. Dobra. Zmieńmy to sobie na jakieś normalne jednostki. W metrze jest 100 cm, więc podzielić na 100. To już mamy 12 950 metrów. Podzielmy to sobie na kilometry, czyli podzielmy na 1000. Da nam to 12,95 km, ale na morzu przecież posługujemy się jednostką mila morska. No to podzielmy tyle, ile ma mila morska, czyli podzielmy na 1,852, 1852 metry. Mam 6,99 mili morskiej, czyli 7 mil morskich. No ale czy w ten sposób mierzymy odległość? Posługujemy się taką jednostką jak mila morska, ale czy w ten sposób mierzymy odległość centymetrem krawieckim, do tego jeszcze różowym? Panowie się różowymi przecież nie posługują. Nie. Dla niecierpliwych mila morska ma 1852 metry, mierzymy ją z boku mapy, odpowiada długości jednej minuty kątowej na południku i faktycznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem mil wychodzi nam na hel, czyli jeden i drugi pomiar był poprawny, natomiast jest ten centymetrem bardzo skomplikowany. Dla zainteresowanych zapraszam do obejrzenia filmu, skąd to się wszystko wzięło, jak mierzyć te odległości, dlaczego na południku, a nie na równoleżniku i trochę innych ciekawostek, jak i jak profesjonalnie się posługiwać tego typu przyrządem, czyli przenośnikiem. A zanim zaczniemy, to ja zachęcam do udziału w naszych szkoleniach. To są nasze publikacje, które nasi kursanci otrzymują w cenie szkolenia, czy jachtowy sternik morski, czy wodliteli Brodice. Tutaj szczegółowo jest też opisana nawigacja. Mamy też je w formie e-booków, w formie e-learningów. To wszystko nasi kursanci dostają. Linki do szkoleń w opisach. Zapraszam do oglądania filmu. Mila morska ma 1852 metry i tak ma od 1960 roku, kiedy wprowadzono układ SI jednostek, ujednolicono milę morską. Ona ściśle powiązana jest z długością łuku jednej minuty kątowej na kole wielkim. Ja może na moment odsunę mapy. Tutaj zaraz się wyda, po co nam są potrzebne te jabłka i nóż. Starają się wybrać takie jabłka, żeby były tej samej wielkości. No, załóżmy, że przypominają Ziemię. Ziemia też nie jest idealnie okrągła, jest lekko spłaszczona. No, te jabłka są jakie są. Dlaczego milę morską mierzymy na południku? Op. Zobacz, załóżmy, że to jest okrąg, tak? Czyli przekroiłem kulę ziemską naszą przez południk. Pełen okrąg ma 360 stopni, ale jeden stopień to byłaby za duża jednostka, więc każdy stopień jeszcze dzielimy na 60 minut i jedna mila morska to jest długość łuku jednej minuty kątowej. Czyli znając obwód Ziemi, można sobie policzyć po prostu, ile wynosi jedna mila morska. Dlaczego natomiast ją mierzymy na południku? No bo zobaczmy, każdy południk jest częścią koła wielkiego, tak? Tak naprawdę dwa południki, no mi kiedyś ktoś zwrócił uwagę, bo gdzieś tam w kursie mówiłem, że południk jest kołem wielkim i ktoś mi słusznie zwrócił uwagę, że nie jest, bo dwa południki to tworzą koło wielkie. No nieważne. Koło wielkie to jest takie, które największe jesteśmy w stanie wykroić z danej kulki. I każde koło, bez względu jak przekroimy, zobaczcie, Ziemię, będzie miało 360 stopni, a każdy stopień będzie miał 60 minut. Jeżeli przekroimy Ziemię po równoleżniku, no to zobaczcie,
że to się nie będzie zgadzać. Ten obwód będzie mniejszy niż ten, dlatego zawsze mierzymy na południku, nigdy na równoleżnikach. Oczywiście no można by było przekroić przez równik, bo równik jest jednym również z kół wielkich, no ale że to jest jeden, jedyny równoleżnik, który jest kołem wielkim, to równoleżniki sobie odpuszczamy, a my mierzymy na południku, czyli na kole wielkim. Jak o tym za chwilę. Natomiast ciekawostka, no jak pomierzono ten obwód Ziemi, no bo obwód jabłka to mogę sobie, może wezmę całe jabłko, będzie mi prościej. Obwód jabłka to jest bardzo prosto mi pomierzyć, moim centymetrem krawieckim. Owijam sobie dookoła i wychodzi, że ma 26 cm. Mógłbym policzyć, ile ma mila jabłkowa morska, no by była bardzo mała, ale nie o to chodzi. Natomiast jak policzono obwód Ziemi. To jest ciekawostka, to już tego dokonano w około 240 roku przed naszą erą. Taki grecki astronom, geograf i matematyk i bibliotekarz pracujący w bibliotece w Aleksandrii, nazywał się Eratosthenes, zauważył, że jednego dnia w mieście Siena, obecnie jest to Asłan w Egipcie, słońce idealnie oświetla studnię, która gdzieś tutaj była, powiedzmy, studnia. O, żebym sobie tylko krzywdy nie zrobił. Tak, i słońce idealnie świeciło tego dnia nad tą studnią, oświecało dno studni. Czyli można powiedzieć, że było w zenicie. Ale tego samego dnia w oddalonej o jakąś tam odległość Aleksandrii, no to słońce nie było idealnie w zenicie. Jak wbił patyk tego samego dnia ten gość w Aleksandrii, to się okazało, że rzucał cień. A w Sienie ten patyk by nie rzucał cienia. No i co? Wystarczyło tylko policzyć, pod jakim kątem słońce pada w Aleksandrii. Policzyć odległość między Sieną a Aleksandrią i zakładając, że Ziemia jest kołem, no policzono obwód Ziemi. Wyszło mu, że najpierw było prosto, bo po kątach policzył, znając geometrię, Grecy w ogóle świetni byli z geometrii, że odległość między tą Sieną a Aleksandrią to jest 1/50 obwodu całej Ziemi. Więc wystarczyło tylko policzyć odległość w jakichś jednostkach. No, wcześniej stosowano stadiony, ale to wyszło mu, że po prostu licząc to Ziemia miała tych jego bodajże 250 tysięcy stadionów, co na dzień dzisiejszy daje około 40 tysięcy kilometrów, czyli całkiem poprawnie policzył, bo dzisiaj się przyjmuje, że zakładając, że Ziemia jest kulką, no to ten obwód Ziemi się przyjmuje, że ma 40 tysięcy i 75 kilometrów, więc jak na tamte czasy całkiem dokładnie. Jeżeli sobie podzielimy te 40 tysięcy 75 kilometrów na 360 stopni, a każdy stopień, potem jeszcze to, co nam wyjdzie z wyniku, podzielimy przez 60 minut, no to zobaczcie, jak nic, wychodzi 1852 metry. Co ciekawe, no ze względu na to, że Ziemia nie jest idealną kulką, to do 1960 ta mila morska w różnych krajach miała różne wielkości. One były zbliżone, na przykład Duńczycy i Holendrzy przyjmowali, że to jest 1851 metrów i 85 centymetrów, czyli bardzo zbliżone. Wielka Brytania i Japonia przyjmowała 1853 metry i 18 centymetrów, więc też jest to zbliżone. Stany Zjednoczone przyjmowały 1853 metry i 25 niecałe centymetrów. Oni tam do milimetra liczyli, czyli podobnie jak Wielka Brytania, a Portugalia na przykład przyjmowała ci najbardziej na okrągło 1850 metrów. No ale zostało to ujednolicone do 1852 metry. Skąd natomiast nazwa? Nazwa znowu wychodzi się mila, tak? No bo my się posługujemy kilometry, tak? Metr jest jednostką na lądzie przynajmniej w Europie. Metr jest tą jednostką układu SI, kilo, czyli tysiąc metrów, kilometr. A ta mila, do czego ona się odnosi? Ona pochodzi ze starożytnego Rzymu, od łacińskiego
mille passus, czyli podwójne kroki, 1000 podwójnych kroków legionisty. Jeden, drugi i tak dalej. I to wychodziło około 1500 metrów. To była właśnie mila rzymska. Mile 1000, zwróćcie uwagę, że w cyfrach rzymskich, jak widzimy literę M, no to to jest 1000, tak? No to stąd to 1000 podwójnych kroków legionisty. No dzisiaj, tak jak wspomnieliśmy sobie, mila morska powiązana jest z długością łuku jednej minuty kątowej na kole wielkim. Zmierzmy tą odległość między jastarnią a helem jak należy. Wykorzystamy przenośnik i wiedzę, że jedna mila morska to jest jedna minuta kątowa z boku mapy. Zobaczmy sobie na podziałkę. Tutaj mamy 39 minut, tu 40 minut, więc między tymi dwoma kreskami jest na pewno jedna minuta, czyli jedna mila morska. Wtykam sobie przenośnik. Odznaczam na nim jedną milę. To jest na tej skali mapy jedna mila. I jadę sobie. Normalnie jadę w ten sposób, ale żeby nie zasłaniać, będę jechał tak trochę bokiem. Raz, dwa, trzy, 4, 5, po płytkim jadę, co? No ale powiedzmy, że jadę motorówką. Zresztą tu pływałem ostatnio z kolegą na rybkę. Film o tym robiłem. Bardzo ciekawe doświadczenie, pływanie po takich głębokościach. 6, o 7 mil morskich. No tak, wyszło mi trochę inaczej niż mierzyłem centymetrem. No ale tutaj mogłem się gdzieś przesunąć po mapie. No to jest orientacyjne mierzenie, więc jeżeli wiem, że jest 7 mil morskich, no to co? No to znaczy, że jeżeli będę płynął z prędkością 6 węzłów, bo węzeł to jest 1 mila morska na godzinę, nie ma co kombinować z kilometrami na godzinę i tak dalej. Płynę 7 węzłów, czyli w godzinę robię 7 mil, płynę 6 węzłów, w godzinę robię 6 mil, czyli tu będę płynął 70 minut, czyli godzinę i 10 minut z prędkością 6 węzłów. Tak? Zawsze mierzymy z boku mapy. No zobaczcie, ta minuta, która tutaj jest, nie jest równa tym minutom na równoleżniku. No, równoleżnik jest trochę mniejszy niż na tej szerokości geograficznej, niż dwa południki. Druga opcja używania tego, jak używamy tego przenośnika. Nie rozciągam go tak, bo tak jest mało profesjonalnie. Oczywiście to nie ma wpływu na pomiar, ale powiedzmy, jeżeli chcę sobie zmierzyć, zobaczcie, tu jest jakaś strefa okresowo zamykana dla żeglugi i rybołówstwa. Chcę zobaczyć, ile ona sięga od brzegu, to wtykam sobie jedną stopkę przenośnika w brzeg, drugą sobie do końca strefy jadę. Zobaczcie, jak chcę zwężyć, to tu ściskam dół. Jak chcę rozszerzyć, to tu ściskam tą część i przenoszę na bok mapy i odczytuję, że mam precyzyjnie, panie Piotrze, 1,2 mili morskie. 1/10 mila morskiej zwana jest również kablem. Mila się dzieli na kable. 10 kabli to 1 mila morska. Tak? Na takiej mapie, która obejmuje niewielki obszar, to generalnie nie ma znaczenia, czy ja sobie będę mierzył tu, czy tu. Natomiast na mapach, które obejmują większy obszar, tutaj znalazłem w swoim archiwum mapę pilotową centralnej części Wód Amerykańskich. I ona obejmuje bardzo duży obszar. To jest w ogóle mapa pilotowa. Ona tam pokazuje tam na przykład średnie warunki wiatrowe nad tym akwenem podczas października. No ale mniejsza o większość. Ona obejmuje duże obszary. I jeżeli ja mierzę coś na tej szerokości geograficznej, to ja odkładam sobie na tej samej szerokości. Nie robię tak. Bo to może być błąd pomiaru. Zobaczcie, przesuńmy sobie tą mapę. W ogóle ona obejmuje takie obszary, że zobaczcie, między tym a tym to jest 5 stopni. 5 stopni, 10 stopni to różnica jest 5 stopni, czyli 300 minut, czyli 300 mil morskich. No i zobaczcie, że jak tutaj bardzo precyzyjnie, muszę pionowo, potem trochę przechylę na bok.
Tak? Ustawiam sobie te 5 stopni i przesuńmy je sobie trochę bardziej na północ, to zobaczcie, między 30 a 25 nie jest tyle samo, co między 10 a 5. Dlatego jeżeli mierzymy na mapie jakiejkolwiek, to starajmy się mierzyć na tej samej szerokości geograficznej. Tak? I nie ma znaczenia, czy tak mierzę ze wschodu na zachód, czy z południa na północ. Chodzi o to, żebym przesuwał pomiar na tej samej szerokości geograficznej. No i zmierzmy sobie na mapie elektronicznej. Jest to trochę łatwiejsze. Chyba. Tutaj mamy program OpenCPN. Też z Biogradu do Zatoki Soline. Tutaj sobie tędy popłyniemy. Pojedziemy. Mogę sobie powiększać. Klikam sobie prawym klawiszem. Zaczynam mierzenie. Ikonka z mojego wielgachnego kursora zmienia się na taki malutki ołówek. No, zaczniemy sobie od główek portu, no i sobie mierzę. Tu zmniejszę sobie, tu popłynę. Popłynę jeszcze sobie o tędy, tędy. No i on mi zlicza całość. Tutaj sobie precyzyjnie środkiem popłynę. Mogę sobie przesunąć albo po prostu zmniejszyć. I zwiększyć w tym miejscu. No, wszystko jedno. No i do wejścia do Zatoki Soline mam 9,7 mili w ten sposób pomierzone. No, na mapie elektronicznej można w ten sposób mierzyć. Jest to trochę szybsze. Ta elektronika nam trochę w życiu pomaga. Bardzo lubię te spożywcze pomoce dydaktyczne. Można sobie potem schrupać dobre słodkie jabłuszko. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, to zapraszam do podzielenia się wrażeniami w komentarzu. Lajka, udostępnienia filmu, niech się wiedza szerzy. Zapraszam również na nasze szkolenia. No i co? Do zobaczenia na wodzie. Cześć!